Witajcie. Na spacerku będziemy rozmawiać o duchowości. Może nie wszystkich to zainteresuje, ale muszę się na ten temat wypowiedzieć, bo oglądałem filmik pani Iriny. Osoba bardzo znana na YouTubie, udziela się. Dobrą robotę pani robi, pani Irino. Ma pani przekazy od Plejadian? Ja miałem spotkanie namacalne z obcymi, ale czy to byli Plejadianie, to nie mam pojęcia. Nie zapytałem ich. A dlaczego nie zapytałem? Byłem zajęty myśleniem, jak się wydostać z tego położenia. Wy przedstawiacie Plejadian jako pięknych ludzi, biała skóra, blond włosy. Moi obcy mieli te blond włosy. Tu łysi, a stąd takie gęste włosy, taka grzywa. Blond. Ale cera nie była biała. Jasnokawowo-brązowa. Nie mieli niebieskich oczu. Oni w ogóle mieli te białka ciemne i się ruszały to, te oczy ich. Jak panią to zainteresuje, to zapraszam do filmików, które zamieściłem na YouTubie, na swoim kanale. Proszę popatrzeć, posłuchać. Przekazów nie mam, tylko takie 3 spotkania. Może więcej było, ale nie pamiętam już teraz. To było 20 kilka lat temu. To, co mi utkwiło w pamięci, to że to spotkanie było bolesne i nieprzyjemne. Nie. Panie Rinko, o co chodzi? Nie to, że się chwalę, ale że pani tu twierdzi na filmikach, że człowiek może osiągnąć tylko 4. poziom świadomości, tej gęstości tego świata, jakieś tam. Teoretycznie ja tam nie jestem mocny w tym, praktycznie bardziej. Skąd pani to wzięła, to nie wiem. Gdzie to pani wyczytała, czy pani to doświadczyła. Ale z własnego doświadczenia to pani powiem jedno. Jesteśmy nieograniczeni. Wolni, piękni, szczęśliwi. I mamy wstęp do każdego poziomu. Nie ma żadnych tam barier dla nas. Ograniczeń. Nie. Jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko. Panie Rinko. Bogami jesteśmy. Dziećmi Bożymi. Na podobieństwo Boga stworzeni. Nie stworzeni. Zawsze byliśmy. Będziemy. Jesteśmy i będziemy. Nikt nas nie stworzył. Bo jakby nas Bóg stworzył, to kto Boga stworzył? O, to jest pytanie. Więc jesteśmy niestworzeni. Byliśmy. Jesteśmy, będziemy, pani Rynko, jesteśmy bez ograniczeń. Rozwijamy się. Nie ma dla nas bariery, że 4. poziom gęstości na tym się kończy na razie. To po co te inne poziomy istnieją? Pani Rynko, proszę mi odpowiedzieć. Jeśli nie można, a może ja panią źle zrozumiałem? Ale tak usłyszałem w tym filmiku o tej intuicji. Dla przypomnienia, intuicja po polsku znaczy przeczucie. Jest kilka rodzajów. Moim zdaniem, sumienie, głos sumienia jest inny, to jest w nas, nasze. A przeczucie, coś innego, i jeszcze głos naszego strażnika duchowego. On się odezwie tylko wtedy, kiedy jest naprawdę skrajna sytuacja życiowa. Tak to się nie wtrąca. Oczywiście, zabezpiecza nas tam jakoś w jakiś sposób, uchrania i na tym się jego zadanie, no, nie kończy. Musi być jakaś drastyczna sytuacja, że on się odezwie normalnym głosem ludzkim. Tobie. Usłyszysz ten głos. Zdarzyło mi się chyba 2 razy taki głos wewnętrzny, a kiedyś jechaliśmy na rowerach z moją żoną. Deszcz padał. Z góry. Wielka góra. Ja się martwiłem. Hamulce nawaliły. Jak ona wyskoczy. Tam jest highway, ten droga szybkiego ruchu przecina się. I tak mówię, wyskocz, wyskocz do niej tak w swojej głowie. Ona zaskoczyła. To nie, że mnie posłuchała. Powiedziała mi inną historię. Usłyszała wewnętrzny głos, który jej powiedział. Zeskacz natychmiast, bo zginiesz straszną śmiercią. Samochód cię przejedzie.
I tak zrobiła. Potłukła się cała. Samochód ją minął. To jest ten właśnie głos, którego słyszysz. Barwa, wszystko jest telepatyczny w tobie, się odezwie. Przeczucie, czyli te... Musimy rozwijać to. Proszę Państwa, jak to się dzieje z tym przeczuciem? Zaraz wytłumaczę. Po swojemu, Pani Rynko. Z własnego doświadczenia. To jest tak jak ułamek sekundy. To trudno uchwycić, dlatego nam się nie udaje zabezpieczyć. To trzeba rozwijać. Tak, dostajemy taki przebłysk. Nie rób tego, ale jest za późno. My robimy. I nad tym trzeba się łapać. Dlatego tak ważna jest obserwacja samego siebie. Samoobserwacja. Musisz być świadomy, świadomie żyć. Więc Panie Rynko, napisać proszę do mnie, na jakiej podstawie Pani twierdzi, że nie możemy wejść na wyższe poziomy. Że będziemy żyć... No, oczywiście, z tym się zgadzam, co Pani powiedziała, że ludzie świadomi żyją dłużej. Bo to widać po artystach. Osiągają ponad 100 lat. Statystyka to wskazuje. Artyści, aktorzy, no, jak ich potrują albo sami się trują, to krótko żyją. Ale normalni ludzie, którzy się rozwijają, malarze, artyści, proszę Państwa, osiągają 100 lat. I inni. Jeśli osiągasz czwarty poziom, to nawet możesz żyć do 200 lat. No, dużo ludzi przeżywa ponad 100 lat. To nie są takie jakieś małe przypadki, niewielkie przypadki, ale bardzo często ludzie żyją 100 lat. No, w Afryce widziałem klapsydry, 108, 110. No, żyją ludzie dużo, długo. Można żyć, zależy od odżywiania. Po prostu ludzie, którzy wchodzą na inne poziomy świadomości, zaczynają inaczej się odżywiać. Nie palą, nie piją, proszę Państwa. Nie obiadają się inaczej. Mniej jedzą. Mniej jedzą. Korzystają z innego pożywienia. Nawet słońce może być pożywieniem dla Ciebie. Ale o tym Pani wie, nie będę to powtarzał, proszę Państwa. To Pani bardzo dużo wie. Pani dużo wie, tak, tak. Pani praktykuje. Pani rzeczywiście na serio to wszystko bierze. Fajnie. Podoba mi się. Ale właśnie to jest, ale żebyście... Ten film jest po to, proszę Państwa, proszę Pani, żeby Pani zobaczyła z innej strony człowieka, który nie jest nauczycielem duchowym, nie ma warsztatów, nie robi żadnych, kilka filmików tylko duchowych zamieścił. Człowieka, który miał spotkanie z obcymi. No, chcę Pani tylko powiedzieć, że wierzę w to, że nie ma dla nas ograniczeń. Ja to wiem. Ja to wiem. Jesteśmy nieograniczeni niczym. Tak, jesteśmy wielcy, wspaniali, bogaci albo biedni, jak chcemy. My wybieramy. My decydujemy o tym, jacy jesteśmy na ziemi. Chcemy być politykami? Jesteśmy. Chcemy być artystami? Jesteśmy. Jesteśmy wielcy, wspaniali, Pani Irynko. I cieszę się, że taka osoba jak Pani naucza, bo Pani to przykłada się do tego, robi to Pani z serca, nie jak wielu innych, którzy robią to tylko dla pieniędzy. Tak. To jest fajne. Wiadomo, że pieniądze są potrzebne, trzeba salę opłacić za warsztat i tak dalej. To jest zrozumiałe. Niektórzy przesadzają, teoretycy. Tych świętych się namnożyło, tych jasnowidzów, proszę Państwa. I każdy tam czyta. Ten ma taką gęstość. Billy Gates nie jest człowiekiem, bo źle postępuje. Jeśli się porusza coś na ziemi, jest żywe, materialne, to ma pierwiastek Boży. No. Ma, wszystko ma. Nie ma miejsca, gdzie by nie było tego. Bez tego nie ma życia. Miłość jest życiem. Ja. I miłość nigdy nie umiera. I miłości nigdy nie zabraknie. Jest ona wszędzie, wszechobecna.
nie umiera, kiedy dojdzie do tego poziomu miłości, zobaczy, że te wszystkie reinkarnacje, te ciała, powłoki, to tylko złudzenie, to tylko Matrix, że jesteś powyżej tego wszystkiego, korzystasz tylko z tego wszystkiego. To będzie zupełnie inaczej dla Ciebie wyglądało. Proszę Państwa, za długo nawijam. Ja tylko ten filmik dla Pani Irynki nagrałem. A że chcecie to oglądać, to oglądajcie, a jak nie, to też fajnie. Pani Irynko, zapraszam do oglądnięcia.